odsuń się pan od mojego skalmara! Tylko ja mogę męczyć swojego opiekuna! Uratowałeś mnie, Patryku. No raczej. Mówiłem przecież, że zrobię dla pana to samo. Zadowolony. Muszę ci coś powiedzieć. Z początku myślałem, że twoja bezrozumność wykończy mnie tu na amen, ale o dziwo, całkiem mi się nawet spodobało. Ja także myślałem, że skończymy marnie. La, 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 la. Gdybyś mi powiedział kilka tygodni temu, że będę tu z tobą tańczył w takiej harmonii, to tańczymy? Znaczy, ja tańczę, pan mnie naśladuje. Nie, 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 o to chodzi. To znaczy, że mogę chodzić. Uhu! Mogę chodzić. Możemy wracać do koralowego obozu. To pan chce wracać? Oczywiście. I to natychmiast. Myślałem, że jesteśmy szczęśliwi. To źle myślałeś. Idziemy. Nie chcę odchodzić. Nie pamiętam, żebym miał inny dom. Proszę, zrobiłem dla pana klarnet z liści. Pięknie gra, pokażę. To są trujące liście? To dlatego mnie swędzi. Patryku, nie w kostki znowu. O, przepraszam bardzo mocno. To znaczy, że tu zostajemy? Nie, nie, absolutnie. Bezzwłocznie wracamy do obozu, nawet jeśli będziesz musiał mnie nieść przez całą drogę. No dobra, ale zatrzymamy sobie ten letni domek. Może się go wynajmie. Jeden pokój w tej okolicy? Powodzenia. Przyjacielu! Nie dam rady! Nie dam rady iść dalej! Nie! To koniec! Skończymy tutaj! Zaginieni w dziczy bezludnej! Koralowy obóz? Porety, udało się! Au, 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 au. O, cześć wam! Tylko tyle? O, cześć wam? Dlaczego nie wysłaliście misji poszukiwawczej? Ten pajac więził mnie przez wiele tygodni w kamieniu z drewna! Misję poszukiwawczą? Ale jak to? Po co? Wydawało nam się, że bardzo fajnie bawicie się w dom. Byście nas słyszeli? Uszy jeszcze czasem myjemy, a byliście jakieś 3 metry stąd. Posiłek! Lećmy, Sandy! Do zobaczenia za chwilkę! Ta! Przynajmniej wreszcie zjemy coś prawdziwego. Chodźmy! Może będzie błoto?